Witam Was w kolejnym odcinku. Dawid z tej strony. Co dzisiaj? Miały być 4 godziny w terenie, ale mam to w nosie dzisiaj. Dupy nawet nie wystawiam. Siedzę w ciepłym. O 3-4 w nocy się dzisiaj obudziłem. Musiałem przeparkować samochód, bo spałem w kamperze gdzieś na takiej wolnej przestrzeni, bo tak targało. Nie wiem, jakiś sztorm przyszedł chyba z nadmorza, bo rzucało tak busem, że od 4 do 6 nie mogłem zasnąć. No i co, 2 godziny drogi do Marka, jedziemy. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo wypadków, bo warunki pogodowe, jak widać. A, dostałem wiadomość od widza o współpracę z produkcją odkurzaczy Goblin, także niedługo będą dostępne do sprzedaży. Możecie sobie tutaj zobaczyć zdjęcie, jak wygląda. No i pozdrowienia dla kolegi widza, który mi wysłał to zdjęcie, bo mi to zrobiło dzisiaj dzień. Jedziemy. Krótka przerwa, a już mam 3 km do Marka. Nie dowiozłem. Przerwa na siku. Zbędna dla Was informacja, ale nie po to odpaliłem kamerę. Leciała przed chwilą w tle piosenka Czesława Niemena, Dziwny jest ten świat. I wzięło mnie tak na przemyślenia. 2 godziny w trasie, ten pomacik, i zrobiłem sobie takie podsumowanie swoich 12 lat pracy w Wielkiej Brytanii. I powiem Wam, że mam takie wrażenie w ostatnich przynajmniej kilku miesiącach po tej całej pandemii, że chyba wszyscy powoli, nawet i w Wielkiej Brytanii czy w Polsce, wiem, że jest inflacja, będziemy, wszystko idzie w tym kierunku, żeby pracować tak naprawdę za miskę ryżu, nawet jeżeli ktoś pracuje tych godzin naprawdę bardzo dużo. Takie jest przynajmniej moje odczucie. Jak przyjechałem tutaj 12 lat temu, to już w ogóle jakaś totalna abstrakcja, bo mieszkałem w domku holenderskim, gdzie nie miałem kosztów, 35 funtów. Tyle kosztowało mi wynajem takiego domku, 4 dychy na jedzenie w tygodniu. Nie zarabiałem dużo, ale po 8 miesiącach pracy byłem w stanie odłożyć na małą kawalerkę w wiosce w Chruścinie, gdzie mieszkałem wcześniej, w Chruścinie Nyskiej na Opolszczyźnie. 39 metrów, mieszkanie dwupokojowe, kuchnia, łazienka, bez problemu. A teraz już później wiadomo, człowiek chciał normalnie żyć, więc wynajął mieszkanie, ale też to wyglądało naprawdę świetnie, bo można było sobie pójść do kina, do restauracji, nie musiałem się zastanawiać, idąc do sklepu, co kupuję. Jeżeli miałem na coś ochotę, to po prostu kupowałem. Chciałem nowy samochód z salonu, w kilka miesięcy byłem w stanie sobie odłożyć na jakąś tam część wpłaty depozytu i potem na przykład w rok czasu spłacić ten samochód i mieć nowe auto pod domem. I ten samochód był mój. Po 2 latach kupić sobie, czy tam po roku, działkę pod budowę domu. Chciało się, były takie chęci, że wiecie, coś się dzieje, że człowiek podjął taką decyzję, że pojechał 1500 km od domu, zostawił rodzinę, rodziców, bliskich, ale gdzieś tam się realizuje i widać tego efekty, nie? A teraz 500-600 funtów, gdzie to jest praktycznie raz tyle, co zarabiałem wcześniej. No to kiepsko. Trzeba się teraz zastanawiać, czy kupować kawę za 3 funty małą na stacji, czy robić w kamperze w domu. Ja wiem, że oszczędność jest takim fajnym atutem i dobrym, i mimo wszystko warto to zrobić, jeżeli wychodzi taniej, i nie kupować tego właśnie w takich miejscach. Ale no nie powinno być takiej myśli, że człowiek, który pracuje 6 dni, przypuśćmy po, nie wiem, 60 parę godzin w tygodniu, żeby musiał się zastanawiać, czy zapłacić czynsz, prąd, czy kupić sobie jakieś jedzenie w sklepie, a może odpuścić i przez tydzień czasu jeść jajka albo po prostu suchy ryż. No to jest tragedia. Piszcie w komentarzach, czy też macie takie odczucia, że po prostu tych chęci jest mniej, więc jakichś takich dziwnych myśli do głowy przychodzi, że się pracuje, a nie widać już tego efektów tak jak kiedyś. No i to chyba tyle, takie dziwne przemyślenia jakieś miałem. Dobra, jedziemy się przywitać w końcu z Mareczkiem. Proszę bardzo. Dzień dobry. Przywitaj się. Dzień dobry. Ale zmiany. Tu taki stary wypoczynek był, pieca. Tu proszę bardzo. Odmalowane. Jakiś aneks kuchenny się nawet pojawił. Kominek chyba będzie montowany. Ściana wymurowana.
to były jeszcze te dwie nas czekają. Chłopie. Czyli co, azbest idzie? No, w odstawkę. No fajnie. Przyjemnie się zrobiło. A tutaj proszę, pacjent. Mowano jakieś się pojawiło. Nie wiem, czy mogę pokazać, bo to nie skończone jeszcze. No bajera. Szybko to zrobiłeś. Dopiero dzwoniłem, auto było kupowane. No. Dzieje się. Fajnie. Dobra, koniec tej roboty na dzisiaj. Jedziemy coś zjeść. Miał przyjechać pomóc, a wyjdzie jak zawsze. Mamy dzień kolejny, nic wam wczoraj nie nagrywałem, bo długo się nie widziałem z Markiem, więc wychyliliśmy parę browarków, posiedzieliśmy do późna. Nockę spędziłem u niego w domu, zresztą już nie pierwszy raz, jak budowałem kampera Mercedesa w ostatnich miesiącach, to już czuję się tu powoli jak u siebie w domu, w tym pokoju, a widoki są przekozackie. Proszę bardzo. Pięknie. Marek pojechał zawieźć Martę do pracy. A ja dzisiaj mam w planach posprzątać samochód i może jak Marek znajdzie chwilę czasu, to sprawdzimy w końcu tą trumę gazową, bo nie działa to. A drugi wydatek. Wydałem na to chyba około 2,5 tysiąca złotych i ostatnio nie mogłem nagrzać wody gazem. Coś tam mi się z tym podziało. Nie wiem, czy to przez to, że tej klapki brakowało. Zresztą sprawdzimy. Zobaczymy, może się uda ustalić, dlaczego się tak stało. No i sprawdzamy jeszcze dzisiaj Simplexa Marka, bo kupił niedawno Simplexa i mówi, że jak uderza o stabol, to gdzieś ten detektor mu się wzbudza. Mało godzin ma przechodzonych, ale dałem mu ostatnio Deusa dwójeczkę i znajdował kolorki. A tutaj same żelazo, więc popatrzymy na te ustawienia. Detektor ponoć bardzo prosty, bo wszystko obrazkowo i intuicyjnie, więc zobaczymy. No co, jedziemy pod garaż. Nagrywam, bo takie coś zamiast kupowania walizek na Carbudzie. To coś takiego sobie może pod choinkę sprawię. Można sobie takim wózkiem, bo to jest panie jak na stołówce, wyjechać, postawić koło kamperka i po problemie. Wszystko pod ręką. Do you remember how much you pay for it? O, pasztety. Bajeczka. Poszukam sobie czegoś takiego na internecie. Jak będę szykował już garaż pod następne budowy, to myślę, że będzie wielka zmiana. A dzisiaj o montowanie jakiegoś tam piecyka. Chcą to wszystko w końcu odpalić. A ja lecę do kampera na początku dnia sprzątanie, a później pochodzimy detektorem po terenach, które już widzieliście, tylko nic nam za wiele się tutaj nie udało znaleźć, bo z Krzychem tutaj byłem przecież 2-3 dni w terenie. Tu posiane, ale za domem jest sporo łąki, gdzie mogę sobie pochodzić, dlatego będzie dzisiaj Simplex w roli głównej. Z tą trumą podziałamy albo dzisiaj, albo jutro. Z góry was przepraszam za wiadrę na nagraniu, ale jest tragedia. Powyciągałem wszystko z samochodu i biorę się za sprzątanie, bo mam straszny syf. Zwykła szczotka na wiertarce. A taką robotę robi z płynem do naczyń, że głowa mała. Jak nowe! Teraz druga strona. No i co? Środek też trzeba posprzątać, także jeszcze dobre 2 godziny muszę się uwijać, bo chcę jeszcze z detektorem dzisiaj pochodzić. Także bier się, panie goblin. Jest łąka. Gdzieś tam wieś. Niedaleko, także może wlecą jakieś fajne fanty. No i Simplexik sprawdzimy. Marek się skarżył, że zbudza mu się ten detektor. Wszystko niby jest sprawne, cewka, kable i tak dalej, ale widziałem po włączeniu detektora, że jest ustawiony na
czułość na maksa, więc myślę, że to mogło być problemem jeszcze, tak jak w takich warunkach jestem, gdzie trawa jest bardzo mokra i tak dalej, no to może się ten detektor gdzieś tam, każdy detektor będzie się po prostu na wysokich czułościach wzbudzał, jak gdzieś tam będziecie uderzać o jakiś stabul. Zjechałem z tego, dostroiłem go do gruntu, ustawień tutaj tak naprawdę tego detektora nie ma, nie wiadomo ile, 5 programów, wszystko intuicyjnie, obrazkowo, bez kombinacji. Zakładam słuchawki i lecimy z tematem. Pierwszy dołeczek wysoko na 60, chyba między 60 a 70. Okropnie wysoki sygnał. No i nie bez powodu. O, ale stan. Jakby się tutaj trafił jakiś hamerek, to byłby przepiękny. Piękne. Ze stateczkiem, który mamy rocznik 39. No i tyle, elegancko, cieszy i myk do sakiewki. Nie no, detektorek chodzi jak ta lala, bajeczka, proszę bardzo. Taki jeszcze nie mam, sixpence, 49, fajna monetka, podoba mi się. Ja jakby ktoś chciał simplexika, to pamiętajcie, że na hasło Goblin możecie na sklepie Odyńce, link w opisie filmu, sobie nabyć takiego simplexa. Jak ktoś na przykład nie ma gotówy, bo coś tam, to można sobie na raty 0% wziąć taki detektor i na w kilka miesięcy sobie spłacić, chodzić, szukać i cieszyć się. Dobra, gdzieś na wierzchu. Śmieciuch czy coś fajnego? Takie duże? Co to, panie goblin? Tak jest, kawałek ołowiu. Hopa. Fajna miejscówka. I widać, że mało chodzone, bo jest już chyba czwarty albo piąty ołów kopie. Dwie monety jakieś tam współczesne, znaczy współczesne. No tam wiadomo, 40. Nic starszego, ale jak ja za ołów, to może być szansa na jakieś średniowiecze, coś fajnego, jakąś klamereczkę. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Kolejny dobry, czytelny sygnał. I gdzieś tutaj z dna tego dołka, bo jak widać, najpierw sobie wykopałem takiego placka. No i teraz jest już gdzieś na wierzchu. Zobaczymy, jaka wielkość tego przedmiotu. To kolejny kawałek ołowiu. Dużo ołowiu, panie. Podoba mi się. Do końca i zobaczymy, może jeszcze coś fajnego wyjdzie. Krówki. No tak, dzień dobry. Fajne to takie. Pogłaskałby to. Same byki. Elegancko. Co do simplexa, bo wcześniej miałem, mam porównanie, bo miałem Garetta, jakieś tam 200 i 400 i tak dalej. To jest moje osobiste zdanie, ktoś się z tym może zgadzać lub nie, ale moim zdaniem Garrett przez no, lata nic nie zmieniał, nie robił z tymi detektorami, a tutaj Nocta Macro, chyba z tego co pamiętam, turecka firma, wyszła naprzeciw i taka konkurencja właśnie pod Garetta. Cena do jakości wykonania tego sprzętu i pracy tego detektora moim zdaniem no jest bajka. Jak w tej kwocie, no to myślę, że nie ma chyba nic na rynku lepszego w tym momencie dostępnego. To tyle chyba. Lecę do Marka się podzielić z nim moją opinią, czy jest popsuty, czy działa. Piecyk działa. Chłopaków wam pokazywał nie będę, bo tak mniej więcej wygląda dzisiaj dzień pracy. Która to dzisiaj kawa? Szósta? Oj, tam kawa. Kawa jak w biurze, no. Pije się na okrągło. No. Chodzi cieplutko. Dobra, w tym odcinku to tyle ode mnie. Widzimy się jutro. Będziemy dalej kombinować. Kiedy do Kent jadę, to nie wiem. Zobaczymy. Dzisiaj wrzuciłem też ogłoszenie z tym Fordem Transitem Mini Camperem. I widzę, że jest ogromne zainteresowanie samochodów w takich cenach. Bo reszta, duże kampery stoi wszystko i na marketplace, i na eBayu. I ciężko jest mi to sprzedać. A mniejsze samochody tam w kwocie, wiecie,
paru stówek, no to leci to niesamowicie. Bardzo dużo ludzi pyta. Na niedzielę już mam chyba 3 albo 4 osoby ugadane, także tyle chyba. Dziękuję wam przeogromnie w tym odcinku. Do kolejnego. Trzymajcie się. Cześć.